Jesteśmy dzisiaj na zgrupowaniu tutaj Zakopane. Mamy okazję porozmawiać z trenerami, którzy przygotowują zawodników. Panowie, jak się prezentuje kadra? Szczególnie wiemy, bardzo zależy nam na tej formie Damiana i Mateusza. Jak to wygląda waszym zdaniem? No, okres przygotowawczy, bardzo dobrze pracujemy. Są górki, technika, przybory, wszystko. Za chwilę się sparingi zaczną. Są Węgrzy, bardzo dobrze to wygląda. Adam, powiedz mu, że jak ty to czujesz, jak ty widzisz przygotowania, ten program z tego, co widziałeś w Tajlandii, jak to trwa w tej chwili? Ja może tak zacznę jak zacząłem współpracę, zostałem tu, dołączyłem do zespołu, to zacznę od Spały, poprzez Mistrzostwa Europy i poprzez Tajlandię, także ja widzę bardzo dobrą pracę, widzę progres w tych zawodnikach, widzę, że naprawdę dużą zmianę, widzę, że tworzymy prawdziwy team i to jest coś dla mnie wspaniałego, że po prostu jesteśmy jedną wielką drużyną. Ja myślę, że już mamy sukces w postaci awansu na olimpiadę, ale myślę, że to jest dopiero początek. Nie mogę nie zapytać, trener Irek. Irek, jesteś z Damianem od początku, znasz go od małego. Czy ty widziałeś go przygotowanego na te wezwania, jakie są igrzyska? Czujesz, że to jest jego ta właśnie wymarzona szansa? No, on zawsze był pracowity. No, jest to talencik i ja myślę, że teraz on czuje tą szansę, bo widać było Mistrzostw Europy. Od teraz na tej Tajlandii to coraz większe, to co Grzesiek powiedział i Adam i wszyscy tworzymy ten team i zawodnicy i jesteśmy tacy w porządku między sobą. A to ja wiem, że jesteście w porządku, znam was długo i naprawdę ze świecą szukać trenerów takich jak wy, którzy wspierają mocno i też pomagają i tworzą ten team, bo team jest ważny. Chyba o tym przekonaliście się w Tajlandii, prawda? To było ważne, że tworzyliście tą jedną drużynę. No właśnie, ciężka praca, ja sobie przypominam, wielkie doświadczenie, zawodnicy z całego świata. Po prostu taką robotę wykonaliśmy wszyscy wspólnie, łącznie zawodnicy, trenerzy, że po prostu, no co to dużo mówić, no było tak, że głowę wkładało się w lód po prostu, wiaderko z wodą, żeby ostudzić po prostu. No taka ciężka praca była wykonana, no i później był owoc ten właśnie w postaci tych dwóch awansów. Wy jak wróciliście do Knurowa, było duże powitanie, czuć było tą świąteczną atmosferę, dużo się działo, jeżeli chodzi o Damiana. Damiana to nie dekoncentruje, dalej jest skupiony na swoich zadaniach? No tak się pożegnania, te witania, to wszystko, to my żeśmy to już przechodzili, no dla nas to się liczy tylko teraz Paryż. A to, co tam ktoś zrobił, to można tylko podziękować, ale tu się tylko liczy praca. No właśnie, jesteście obaj ukierunkowani na pracę, tworzycie tą drużynę. Co jest najważniejsze na tym zgrupowaniu według was? Co jest istotne dla tych dwóch naszych, że tak powiem, najważniejszych zawodników? Jeszcze nie mam, ja miałbym powiedzieć, to tu jest wszystko ułożone, tu nie ma nic w przypadku, po prostu jest plan i się go wykonuje. My jesteśmy po to, żeby pomagać. Wiadomo, że ktoś nad tym czuwa, jest Grzegorz, jest główny trener, jest Fiodor Łapin, tu jest trener klubowy Damiana Durkacza. Ja jestem po prostu do pomocy, staram się jak mogę, ale widzę, że taką determinację w tych chłopakach naprawdę widzę tak, że oni są w życiowej formie. Utrzymać to, dowieść do Igrzysk Olimpijskich i ja myślę, że jest obydwu stać na medal. Zgadza się? Stać na medal? Bo no wszyscy w to wierzą. Naprawdę tak, w tej chwili to nie jest mrzonka. To naprawdę może się stać. To jest najwyższy czas już teraz, żeby przywieźć medale. To po to przyjechali to jeszcze koledzy z kadry na ten początek, że im stricte pod nich buksują taktyka, sparingi zadaniowe, także początek tu już robimy tu w Zakopanem, no i później dalej tam przenoszą się przygotowania i najważniejsze, że właśnie wszystko jest zaplanowane, to jest, wiesz, jeszcze raz powtarzam, że nie ma nic do przypadkowego. No właśnie, jest dwóch zawodników, którzy awansowali i mają swoich, że tak powiem, do pomocy, którzy z którymi przerabiacie tutaj poszczególne akcje. Tak to będzie wyglądało przez cały okres trwania obozu? Czy będziecie jeszcze modyfikować i zmieniać to?
No tu by się Grzegorz wypowiedział, on jest pierwszym trenerem. My tworzymy team, jesteśmy do pomocy i pomagamy mu, co właśnie, nad czym trzeba popracować, czy coś. No i mi się wydaje, to wszystko idzie w dobrym kierunku i oby tak było. Tak, no i my nie będziemy właśnie wybiegać, bo dlatego, że o tym wszystkim decyduje właśnie trener prowadzący i nie będziemy po prostu za niego odpowiadać. Myślę, że to będzie... Jasne, ale to właśnie to jest też i ta odpowiednia hierarchia i poukładanie tego wszystkiego. I dzięki temu jest ta dyscyplina, i nie tylko w ringu, ale też i poza przygotowaniem. I wśród trenerów wszystko jest po prostu, jak jeszcze na początku powiedzieliśmy tu z trenerem, że tworzymy naprawdę zorganizowany team. Każdy wie, co do niego należy, co ma robić. Dzięki wielkie, panowie. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Słuchaj, to rano cię zapraszamy na imbir. Na imbir, tak. Wiesz, że mamy rano imbir, kieliszek, później jeszcze do obiadu jeszcze jest sok z buraków. Najbardziej ten kieliszek mnie zainteresował. Ale imbir to z boku patrzy. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.